Kiedy lepiej uciekać z gabinetu specjalisty, jeśli nadmiernie wypadają ci włosy i specjalista od razu, bez konsultacji i badań, zaleca ci serię drogich zabiegów typu mezoterapia, osocze bogatopłytkowe czy inne zabiegi laserowe, uważaj, bo wydasz duże pieniądze, a efekty nie będą długotrwałe. Te zabiegi nie zatrzymają wypadania włosów, a w niektórych przypadkach mogą je wręcz nasilić. Masz wątpliwości, bo koleżance zaczęły rosnąć włosy po mezoterapii. Właśnie tak działa większość zabiegów na rynku: pobudzają wzrost włosów, ale nie zatrzymują wypadania, więc co? Z tego, że włosy zaczęły odrastać, skoro wciąż wypadają garściami, a pieniądze zostały wydane. Nie takich efektów oczekiwałaś. Nadal masz wątpliwości, załóżmy, że masz np. nieleczoną niedoczynność tarczycy, niedobory żelaza czy witaminy B12 i zdecydujesz się na mezoterapię, wtedy Twoje włosy przez okres zabiegów będą rosły, ale cieńsze od pozostałych i prędzej czy później wypadną, zanim zdążą rosnąć do długości pozostałych. Te zabiegi stanowią dodatek i kolejny krok w terapii, a najlepsze efekty z nich można uzyskać, jeśli najpierw zajmiesz się przyczynami wypadania włosów. Czy zdarzyło czy że wykonano Ci tego typu zabiegi bez analizy Twojego stanu zdrowia, trychoskopii i konsultacji? Daj mi znać w komentarzu i obserwuj mnie po więcej takich nagrań.